Godzina 8:12 na naszych zegarach, przepraszam, a przy naszym telefonie jest już gość, pan Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Od dzisiaj przez 3 dni ekonomiczną stolicą Polski stanie się Karpacz. To tam podczas właśnie 30. Forum Ekonomicznego odbędą się setki dyskusji na najważniejsze obecnie tematy w kraju i nie tylko. Pan marszałek znajduje się w Karpaczu. Jakie będą właśnie te główne tematy, jakie będą te kluczowe dyskusje? No tutaj to oczywiście jest wszystko więcej zaplanowane. Ja natomiast będę chciał przede wszystkim zwrócić uwagę uczestników kongresu na sytuację w województwie podlaskim, na sytuację gospodarczą, na sytuację społeczną oraz na sytuację tą, która też pojawia się w związku z kryzysem granicznym między Polską a Białorusią, jak to wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu. Więc myślę, że tutaj w tym kierunku będziemy prowadzić rozmowę. To jest bardzo ważne, o czym pan powiedział. Oczywiście mówimy o tym kryzysie, który jest na granicy polsko-białoruskiej. Nasze radio wczoraj było. Nie udało nam się wjechać, bo jest to stan wyjątkowy tylko dla tych, którzy mają bardzo ważny interes społeczny. To, panie marszałku, jak pan ocenia tę sytuację na granicy polsko-białoruskiej? Większość tych miejscowości przygranicznych zostało objętych stanem wyjątkowym. Jakie to ma znaczenie dla lokalnej społeczności, dla mieszkańców? No, to ma wymiar taki podwójny, przede wszystkim lokalny, czyli jak my tutaj będziemy funkcjonowali, jeżeli ja mieszkam w strefie nadgranicznej. Więc to jest jeden nasz taki wątek. Drugi to wątek narodowy, tak? Czyli to bezpieczeństwo naszego kraju. To, że stan wyjątkowy jest wprowadzony, to bardzo dobra decyzja i rządu, i wczoraj parlamentu również, dlatego że przede wszystkim zabezpiecza mieszkańców, którzy tam mieszkają, przed prowokacjami, przed różnymi dziwnymi rzeczami, które mogą sprowokować lub ingerencję zewnętrzną. Więc tutaj zdecydowane decyzje rządu są bardzo dobre. Myślę, że może troszeczkę spóźnione, ale to też musi nieść za sobą zdecydowanie zmianę spojrzenia z poziomu Warszawy i Brukseli na województwo podlaskie. Panie marszałku, a jak pan się odnosi do tych spraw finansowych, bo między innymi poseł z Białegostoku, pan Krzysztof Truskolaski, wystosował takie zapytanie, interpelację do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mowa oczywiście o odszkodowaniach, o pieniądzach dla tych, którzy na wprowadzeniu stanu wojennego stracą. Mówię oczywiście o branży gastronomicznej. Wojennego to jeszcze nie ma. Wyjątkowego. Ja powiedziałam wojennego. Przejęzyczyłam się tak jak minister Mariusz Kamiński podczas konferencji. Stan wyjątkowy, jak z branżą gastronomiczną, hotelarską. W Rzeczpospolitej. Od 81 roku, wiem no, dokładnie. Był wojenny, tak, jak ta nie? branża. Tamten był tak. Oczywiście pan poseł Truskolaski zapomina też matko wycinkowy, taki postrzeganie na tych regionów przygranicznych. My tutaj jako samorząd województwa wnioskujemy o działania takie wielotorowe. Po pierwsze, oczywiście tarcza ochrona dla przedsiębiorców i wsparcie tutaj przedsiębiorców. To jakby to bezdyskusyjne i tutaj myślę, że to będzie w ogóle bezdyskusyjne i wsparcie rządu z tego tytułu będzie, ale też wsparcie w zakresie ekonomii społecznej na tych terenach, bo to jest bardzo ważny obszar Rzeczpospolitej, jak się okazało. I tu te działanie musi być realizowane oraz wsparcie samorządu. Bez tego niestety nie uda nam się rozwinąć społeczno-gospodarczo tych regionów, które dość sympatycznie się rozwijały. Region, w którym ja mieszkam, czyli Bielsk, Siemiatycze, Hajnówka, no to on bardzo dobrze się rozwijał, bezrobocie było bardzo malutkie, a teraz każdy z przedsiębiorców zastanawia się, czy zainwestować u nas na terenie, gdzie no może wybuchnąć, mogą wybuchnąć działania zbrojne lub jakieś inne rzeczy, które się pojawią. Więc my tutaj, to co poprzednio odpowiedziałem, zmiana myślenia Brukseli i Warszawy w stosunku do województwa polskiego musi nastąpić. Czyli nie przyznajemy funduszy ze względu na liczbę mieszkańców, bo tutaj tracimy, bo jesteśmy słabo zaludnionym województwem. Ale ze względu na interes państwa polskiego,
zwiększone te fundusze być powinny właśnie w tych trzech obszarach, tak żebyśmy mogli rozwijać się, żebyśmy mogli być tym przedmuzem Europy, z którym się imigranci będą stykać, wchodząc, próbując przekraczać granice. Panie marszałku, to ja jeszcze raz wrócę jednak do tego pytania. Czy na razie są jakieś obietnice, są jakieś złożone deklaracje odnośnie właśnie... Wczoraj z trybuny sejmowej pan były premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście już zapowiedział nową ustawę i obręcie tarczą przedsiębiorców. My czekamy na dwa pozostałe jeszcze komponenty, które w tej chwili negocjujemy, czy społeczne i samorządowe. Powiedział pan o Brukseli, wywołał pan Brukselę do tablicy, to oczywiście mówimy teraz o Polskim Ładzie, czy o Nowym Ładzie, jak ta nazwa jest nazywana. Pieniądze z Komisji Europejskiej, wiemy o tym, że 57 miliardów euro ma trafić tutaj do Polski, jednak Krajowy Plan Odbudowy na razie nie jest zaakceptowany przez Komisję Europejską. Polska i Węgry na razie na tę akceptację czekają. Jak pan się odnosi do tej decyzji, do takich postanowień? No, nie wiem, dlaczego czekają. To jest teraz i tutaj rzeczywiście ingerencja w Brukseli w sprawie wewnętrznej Polski. No, nie podoba mi się w tym zakresie. Natomiast to sytuacja, w której się znajdujemy my jako Polska i nasz region szczególnie, no to pretenduje do tego, że myślę, że szybko dość te pieniążki dla województwa podlaskiego powinny być odblokowane i w znacząco innej postaci też przeznaczane dla naszego regionu, no bo to stanowi o pewnej polityce Unii Europejskiej i państwa polskiego, który Polska jest nieodłącznym elementem Unii Europejskiej. Panie marszałku, czy pan już wie, ile, jeżeli chodzi właśnie o Nowy Ład, o Krajowy Plan Odbudowy, ile na tym programie może zyskać pana region, jakie pieniądze mogą wpłynąć do budżetu województwa podlaskiego? Nie wiem jeszcze. Trwają negocjacje i nie ukrywam, wspólnie z marszałkiem Kościckim podbijamy tę stawkę jeszcze ze względu na sytuację, która się wydarzyła na granicy. Rozumiem, że mówimy tutaj o miliardach euro. Podbijają państwo stawkę, negocjacje się toczą. Kiedy poznamy już ten ostateczny kształt wpływów do regionów? A tego nie wiem. Mam nadzieję, że szybko. Oczywiście my też mamy nadzieję, że to już będzie szybko. Czyli o co głównie ta stawka się toczy, panie marszałku? Gdzie są te priorytetowe elementy? Które to są te dziedziny, kwoty kwotami, ale które dziedziny to są te newralgiczne, te najbardziej istotne, które trzeba dofinansować? Infrastruktura na poziomie mniejszych samorządów, po których poruszają się osoby przyjeżdżające oglądać na naszą piękną przyrodę, ochrona zabytków, no i wsparcie przedsiębiorców, czyli B+R, tego typu działania są bardzo ważne, no bo musimy utrzymać rozwój gospodarczy naszego regionu. I ten rozwój gospodarczy to widać w Białymstoku. Powiem panu, że ja nie byłam w Białymstoku wiele lat. Miasto jest naprawdę piękne, zadbane, miło się po nim chodzi i spaceruje, a to także zasługa na pewno Opery, Filharmonii właśnie Podlaskiej, Europejskie Centrum Sztuki. Proponuję, pani redaktor, pojechać poza Białystok również. Proponuję pojechać poza Białystok, zobaczyć, jakie duże fabryki są w Narwi, w Strabli, w Hajnówce, w Siemiatyczach, do Krainy Łososia, czy do Bielska Podlaskiego, proszę zajechać. Więc to jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo firm, działających firm światowych, które właśnie są z naszego regionu. Ja Podlasie znam, bo ja z Podlasia też pochodzę, więc podróżuję, ale na pewno nie tak dobrze jak pan marszałek, ale wspomniałam o tych ośrodkach kultury, które są tutaj, ten Teatr Dramatyczny między innymi, czy Filharmonia Podlaska. Niedawno naszym gościem był pan Andrzej Knap, dyrygent, który do Opery Podlaskiej przyjechał, tutaj będzie tworzył. Rozumiem, że remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku się rozpocznął. Kiedy ten remont skończy, kiedy będziemy mogli już odwiedzić teatr? No, nie powiem pani daty konkretnej, takiej, kiedy on się skończy, ale to chyba z półtora roku przewidujemy na tę pracę, bo wielokrotnie nie prowadzę tego. No, ale rozpoczął się i to się stało faktem.
rozpoczął się remont teatru, więc mam nadzieję, że miasto Białystok stanie się w pewnym zakresie w przyszłości w oparciu o bazę, którą posiada, stworzymy takim centrum kultury wschodu i to jest dobry temat. To jest tak, na pewno dobry temat. Zresztą u Państwa ten tygiel kulturalny na Podlasiu jest bardzo mocno widoczny i bardzo mocno istotny, jeżeli chodzi o mieszanie, przenikanie się kultur, religii. Niedawno w naszym studio był pan Tomasz Miśkiewicz, który także opowiadał o islamie, o tym wszystkim, jak społeczność muzułmańska funkcjonuje. I spójrzmy tak jeszcze szerzej, panie marszałku, troszeczkę geopolitycznie. Mamy ten stan wyjątkowy, mamy niedługo, w przyszłym tygodniu, rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych Zapad. Jak pan patrzy z jakim nastawieniem na stolicę Białorusi, jak pan patrzy na Mińsk i na to właśnie, co Rosja i Białoruś robią, działają, planują? Patrzę na to z niepokojem. Nie chciałbym tego wątku dalej już rozwijać, ale to na ile możemy działać tak, żeby ochronić obywateli polskich, no to tyle powinniśmy działać. Dlatego wszystkie nasze spory w tym momencie idą na bok, a zostaje nam tylko i wyłącznie kwestia ochrony obywateli Rzeczpospolitej, wsparcia rozwoju gospodarczego, bo to się jedno z drugim też wiąże, no i patrzenie się, co się będzie działo. Musimy patrzeć ostrożnie, musimy na pewno patrzeć bardzo uważnie. Panie marszałku, to o tym między innymi mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki, nawet użył takich słów: na miły Bóg zwracał się do opozycji, zwracał się do tych, którzy kontestują działania rządu, żeby nie robili tego i wspierali właśnie, jeżeli chodzi o ochronę granic, bo to jest najważniejsze. Nasza granica jest świętością i tutaj nie ma na ten temat dyskusji, dlatego też Partia Porozumienie poparła rząd, poparła pana prezydenta, bo nie ma cenniejszej rzeczy dla nas jak Rzeczpospolita Polska. Wszystko inne to jest... Panie marszałku, właśnie wiem, że jest pan w Partii Porozumienie. Jaka będzie przyszłość Porozumienia w koalicji rządzącej? Jaka będzie przyszłość w Zjednoczonej Prawicy? No my nie jesteśmy już w Zjednoczonej Prawicy, więc tak to wygląda i nie jesteśmy w koalicji rządzącej. Natomiast każde działanie rządu, które będzie wzmacniało obywateli Rzeczpospolitej, może liczyć na głos Partii Porozumienia. I na koniec, na naszym stole dzisiaj znajdują się miody podlaskie, właśnie z takim to bardzo logo, i mamy miód gryczany, i mamy miód wielokwiatowy, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Tak. Rozumiem, że państwo w tym partycypują, tak. I państwo takie działania wspierają. To nasze takie dziecko jest takie promujące produkty lokalne, które mają wzmacniać przede wszystkim odporność organizmu na różnego rodzaju infekcje i choroby, no bo tak żyjemy, jak jemy, tak więc miody są takim przykładem właśnie produktu, który warto stosować w swojej kuchni. Miody podlaskie, czyli te miody z czystych okolic, ze specjalnych też i roślin, które są u nas rosną, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. My postanowiliśmy promować miód podlaski, promować nie tylko miód, ale już ponad chyba ze 120 produktów mamy zarejestrowane w tym Centrum Produktu Lokalnego. I tam można szukać producentów sprawdzonych, żywności wysokiej jakości, dobrej, zdrowej. I zachęcamy wszystkich do tego, żeby pomimo wszystko przyjeżdżali do Wojca Podlaskiego, pobyli z nami, ale też i wyjeżdżając troszeczkę w bagażnik sobie zakupili. Bardzo dziękujemy za ten głos. Głos Skarpacza, który przeniósł się do nas tutaj na Podlasie i zachęca tak na dobrą sprawę, tak. A jeszcze na koniec, jeżeli rozmawiamy o polityce i wspomniał pan o Porozumieniu, które w ważnych sprawach będzie wspierało i wspiera polski rząd, to chciałam się zapytać o koło parlamentarne,
które Jarosław Gowin tworzy. Czym to koło będzie się wyróżniało? Jak pan widzi przyszłość właśnie tego koła parlamentarnego? Bo pan z Porozumieniem jest związany od wielu, wielu lat. Zgadzam się. No, mamy swoją reprezentację parlamentarną. Będziemy też zajmowali stanowisko w ważnych sprawach, ale też przedkładali pewne rozwiązania gospodarcze, które no, są nam bliskie, dla których też jesteśmy w partii politycznej. Mamy kilka tematów, które udało nam się zrealizować podczas obecności w koalicji. Między innymi samorządowe inicjatywa mieszkaniowa, które to taki ostatni nasz temat, który prowadziliśmy. I to są tematy, które są bardzo ważne i dobre. No nie da się zmieniać na dobre Rzeczpospolitej, nie będąc w polityce i dlatego też angażujemy się politycznie. Koło będzie się rozrastało, będzie zawierało sojusze, będziemy tworzyli tego rodzaju koalicję po to, żeby jak najgodniej i jak najszerzej reprezentować obywateli Rzeczpospolitej Polski. Panie marszałku, a nie jest państwu Porozumieniu, oczywiście mówię, nie jest państwu trochę przykro, nie jest państwu trochę żal, że nie są państwo już w tej koalicji rządzącej, nie mają państwo takiego wpływu, jak i wcześniej, na kształtowanie polskiej polityki, na kształtowanie polskiej gospodarki? Proszę pani, byliśmy w rządzie do czasu, kiedy mieliśmy wpływ na to, kiedy to już zaczęło ewoluować w różny sposób. To myślę, że to tak się stało, jak się stało, to myślę, że dla naszego dobra również, bo odpowiedzialność za niektóre rzeczy już są w jednych rękach i Prawa i Sprawiedliwości, które sobie będzie realizować pewne zadania. Tak? Więc my nie jesteśmy totalną opozycją, wprost przeciwnie, opozycją merytoryczną, opozycją, która chce realizować dobre programy dla Polski, i czym pokazaliśmy też wczorajszym głosowaniu. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Pan Stanisław Derechajło, wicemarszałek województwa podlaskiego, a także polityk partii Porozumienie, sekretarz generalny, rozumiem, cały czas. Nie, wiceprezes od ostatniego kongresu. O, przepraszam najmocniej, no dlatego właśnie się dopytałam. Wiceprezes partii Porozumienie. Dziękuję bardzo i wszystkiego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, a z nami przez chwilę Jarek Jarecki, Kasia Moś, którzy brali udział w koncercie premier w Festiwalu Opolskim i zdobyli nagrodę za X-u właśnie między innymi za tekst. Dobre moce dla państwa.